Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 2 Gold. Ja jestem Juno. Zbieramy parę przedmiotów teraz. Znaczy... Tak, teraz? Kurczę. Czyżby mi się skrzyneczki pomyliły? Zaraz. Przesuniemy tę jeszcze raz w bok. A, dobra, to pod tą dopiero było chyba. Wow! Tak, właśnie. Wiedziałam, że gdzieś tu wyskakują psiaczki. Niegroźne jorczki, oczywiście takie z kucykami w sweterkach kolorowych, nie? To jednak dobermany, no proszę bardzo. W dodatku takie wściekłe chyba, chcące naszej śmierci. Smutne, ale prawdziwe. Ja nie wiem, dlaczego nie mogli dać jakichś krwiożerczych, nie wiem, jamników? To byłoby o wiele straszniejsze. W końcu, no, psi, dobermany. Bardzo fajna rasa. Zawsze chciałam mieć... Oj! Nie. Nikt nie wyskoczył przecież. Zawsze chciałam mieć dobermana, ale... W sumie zawsze też wolałam koty, więc po prostu mam kota. Ale jakbym miała mieć psa, to w sumie fajnie byłoby mieć dobermana właśnie. Nie tam, żebym jakieś, wiecie, zapędy tutaj miała takie dziwne, jak ci goście z pałkami w Tomb Raiderkach. Dobra, no troszeczkę się obłowiliśmy w to wszystko z tego, co widzę, więc od razu historyczny zapis, czemużby nie. I teraz tak, możemy tak jakby się, zaraz, się nie wrócić, tylko gdzie my mamy iść? Wow! Nie chciałam tego zrobić, więc może lepiej wczytam po prostu. Troszeczkę się za bardzo... rozbiegłam. Dobra. Ja chcę grzecznie sobie doskoczyć właśnie tam. Oj, kurde! No, nie wierzę w to po prostu. Jak ja mogłam coś takiego głupiego zrobić? To jest niefajne. Dobra. Zabijmy kogo trzeba. Czyli ptaszka i niemiłego pana, bardzo niemiłego pana, który leci za nami. Ptaszek w sumie też, tak? Czy nie? Dobra, Lara go... Ojojoj, zobaczyła trochę za późno, dobra. Teraz tak, możemy sobie wejść na górę, to jest pewne. I tu gdzieś coś chyba było. A może i nie. Nie no, tu leży ten biedny ptaszek, którego Lara utłukła i nawet go nie wykorzysta na jakiś rosół czy coś. Zaraz, czy ja mogę się tego po prostu złapać? Nie. Już FPS-y mi spadają. No co za... Lara, kobieto, proszę cię, doskocz jak człowiek tam. No, o co jej chodzi? O właśnie, świetnie. Po prostu jestem z ciebie, Laro, dumna, naprawdę. Po prostu, gratulacje. Czy ja tam doskoczę, tak po ludzku? Au? Dobra, doskoczyłam. O Jezu, ale to irytuje. W sensie te FPS-y, no... Dobra. Powiedzmy, że mi się to uda. Uda mi się. Dobra, jest. O, to tutaj sobie zapiszę. I... Wow, szczurek, szczurek, szczurek. I więcej szczurków, czy zaraz, zaraz? O Boże. Miotacze ognia. Znaczy,
Ich można utłuc w bardzo przyjemny sposób, to znaczy stojąc tu po prostu chyba. Ojojoj, Lara go dostrzegła, czy nie? O, tam jest, tam jest. Dobra, troszeczkę cierpliwości potrzeba. No, widzicie? Tak, ta panika. O, tutaj miotacz. Ja nie wiem, czy właściwie ich płomienie tutaj Larę dosięgają. W zasadzie to mam nadzieję, że nie. Ej, no co jest? Czy już go zabiłam? Czy jeszcze sobie gdzieś tam pląsa? Dobra, tu jest. No i dobra, po sprawie. Beczki, beczki, beczki i szczurek i sobie jadą na dół cudownie. Się popisałam jak cholera. No ale tutaj na szczęście mogą z powrotem wejść, więc mała bieda. No tutaj sobie szczurek w beczkach biega. Oj, dużo beczek, mało FPS-ów. No i Flara jak na co? Nie wiem, jak na lekarstwo? Nie, ich jest dużo, czyli to powiedzonko nie pasuje. Co tam jest w tych ciemnościach? Czy ja mogę tam bezpiecznie zeskoczyć? Chyba tak. A, no proszę bardzo, miejsce na kartę, którą tam wcześniej już podnieśliśmy dużo, dużo wcześniej, no ale ważne, że podnieśliśmy. Dobra, więc używamy karty i w drogę dalszą. Mroczna muzyka zagrała i to jest to miejsce, w którym wcześniej byli ci panowie z miotaczami ognia. Oczywiście już nie musimy się nimi przejmować, bo szczęśliwie utłukłam ich wcześniej. Apteczka, apteczka i flary, tak, flary. Tak bardzo mi potrzebne. No dobra, przyznaję, ten poziom czasem bywa dość ciemny, więc tak, przydają się. Ale naprawdę, 53 flary, czy ile my tam ich mamy, no... One nie są aż tak potrzebne, ludzie. Dobra, tutaj sobie wyjdziemy i do kolejnej wody hopsamy. Dlaczego? No, dlatego. Całkiem miłe rzeczy. Aż dziwne, prawda? W takiej grze, kto by się spodziewał takich miłych niespodzianek. I chyba ktoś tu jeszcze nas zaatakuje, więc warto zapisać. Znaczy, tak czy inaczej warto zapisać. Au, 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 au. Spokojnie, spokojnie. Ktoś tu... Nie no, jestem pewna, że ktoś tu przyjdzie w końcu. A może nie? Wow, pan z miotaczem. Au, au, au. Nie, podpalił mnie. Świetnie. Tak, tam jest woda, ale co mi po wodzie, skoro już nie żyję. Czyli po prostu przyjmiemy na niego trochę inną taktykę. Myślę, że mogę sobie już w tym momencie na to pozwolić. Gdzie on tutaj wyskakuje na mnie? O! A gdzie jest woda? A kurde, znowu nie wyszło. No nic, damy radę, damy radę. O, zaraz, weźmiemy sobie shotguna. Tu mu się pokażemy i znowu zrobimy to, co chciałam zrobić wcześniej. Tylko już zwątpiłam oczywiście w swoje.
Do wody. Mam nadzieję, że padł. Po dwóch strzałach powinien. No ale może być tak, że nie chciało mu się umrzeć. Nie no, umarł. To takie miłe z jego strony. I co? Nic mi nie zostawił. Chamisko kolejne. Do kolekcji. Wow. Czy tu coś jest? Kogoś słyszę. Czyli co? Tam stoi gościu z shotgunem. Ja spróbuję taki mały myk na niego zrobić. Pewnie zapisywałam przed chwilą, ale... Urocze. I tak, wbijamy na górę. Może lepiej zmienię na pistolet, bo tak, nie wiem, z granatnikiem biegać to troszeczkę mija się to wszystko z celem. O, amunicja, jakie to milutkie. I towarzysz z wąsem. Oj, nie, myślałam, że gdzieś na jakiś dół wpadnę. Ech, znowu FPS-y. Znaczy, dobra, do dołu to akurat można tylko wpaść, ale... No, nieważne. Zaraz, czy ja chcę tutaj już pójść? Chyba tak. No nie, niestety czeka mnie jeszcze zebranie sekretu, który no zawsze jakoś głupio problemy mi sprawia. Nie wiem dlaczego. To jest takie miejsce, że wystarczy tylko tam doskoczyć, ale ja sama nie wiem, dlaczego mam z tym problem. Zaraz. No, już się facet pojawił. Dobra, na razie on mnie nie widzi, ale... Ale my go widzimy. I po problemie. Dobra, zmienię sobie na pistolety, bo już chyba tylko szczurki będą. I teraz tak, czy to znowu był taki dziwny skok jakiś krzywy, czy to już po prostu mogę sobie tak po prostu tyłem... A, dobra. Mamy złotą czachę. Zakuty łeb, czyli znaczy się. Dobra. I... Do świecącego szkieletu chcemy sobie doskoczyć, prawda? Ojojojoj. Dlaczego taki niemiły pan, jak taki właśnie gość mi się tu pojawia? No. W sumie i tak jesteśmy już na prawie samym końcu tego poziomu, więc to bez znaczenia. I tak. Ej, a to co ma być? Jakaś się dziwaczna muzyka włączyła. Nie wiedzieć dlaczego nawet. Pewnie gra sama nie wie. Masz coś dla mnie? Nie? Nic? Nie może być. Ptaszek za to jakiś się pojawił. No świetnie. Lara! Lara! Strzelaj do ptaszka! Gdzie jest ptaszek? Nawet dwa! Dwa ptaszki! Dwa ptaszki, które pragną śmierci Lary. Nie może tak być. Nie, 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 nie. Nie godzę się na takie coś. Dobra, znowu nie podoba mi się stan mojego życia. Znaczy, życia Lary. Coś jeszcze nie. No to co mi coś, jakoś nie wiem, się zdawało, że coś na mnie wyskoczyło. Dziwne rzeczy. Nie masz nic. Oni jacyś kurcze patrzą oszczędni. Nic przy sobie nie noszą, no pchi. Kto by pomyślał? Temu się za to lewitować zachciało, no świetnie. Dobra, ja tutaj jeszcze... Ojojoj.
Tam na dole jest parę rzeczy, które chciałabym podnieść, ale może być kiepsko, jeśli chodzi o schodzenie. No ale. Dobra, uważnie, uważnie. Ojoj, jak najniżej się da. Dobra, bez strat. Wow, szczurki słyszę, szczurki słyszę. Dobra, tu z jakiejś dziury patrzę, w ścianie wybiegły. Ale póki jest duża apteczka, to tam szczurki średnio mnie interesują. O nie, 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 gonią mnie, gonią mnie. Ale my sobie uciekniemy od nich, prawda? Nie będziemy biednych szczurków zabijać. A gra mi się tnie. Oj. Może Lara nie straci życia, co? Dobra. Nie straciła. Więc pozwolę sobie jeszcze zapisać, żeby tak FPS-y nas chociaż na koniec odcinka nie męczyły. Koniec odcinka, co ja mówię? Koniec poziomu, chciałam powiedzieć. O właśnie, tu są jeszcze naboje. I to nawet razy trzy, więc dobry interes, patrzę, zrobiliśmy. No i zobaczcie na te wszystkie ściany, jakie one są piękne. Klimatyczne. Właśnie to jest to, co lubią. I świecące szkielety, tak, też bardzo fajna rzecz. W ogóle to ja może zapalę flarę, bo kompletnie nic nie widzę. 58? Przecież 53 były. Czy ja już jakieś podniosłam i nawet o tym nie wiem? Dziwne rzeczy w tej grze się dzieją. Dobra, lepiej mi powiedzcie, gdzie tu jest koniec poziomu. Nie, tu była znajdźka. Ej, no, koniec poziomu tu gdzieś musi być. Tu chyba jest. Tak? O, właśnie, jest. Ała, ała, ała. Świetnie. Nie podoba mi się to wszystko. No ale dobra. Tu szkieletor, jakaś znajdźka od razu na sam początek. I robimy zapis. Ten poziom nazywa się. Zaraz sobie zobaczymy. Furnace of the Gods. Cudownie. Ta, nie miała baba kłopotu, wlazła do paleniska. No, po prostu cudownie. Strasznie tu ciemno, za ciemno jak na mój gust. No i flary się przydadzą. Kto by pomyślał, że tak szybko. Tu czyha na nas. Apteczka i szczurek, apteczka i szczurek. Cudnie. I nawet z tego co widzę, jakaś podłoga do znikania. Uwielbiam takie rzeczy. I ściana, która chce nas zabić. Cholera jasna, cholera jasna. I kolejna się zbliża. Pewnie zauważyliście. Lara, Lara, Lara. Popchnij to proszę czym prędzej. Dobra, szczurek trochę nas pewnie pogryzie. Ale to nic, nie przejmujemy się tym. Nie, nie pogryzł. Dobra. Te kolce się przesunęły. No i my chcemy tu jeszcze zerknąć się, troszeczkę rozejrzeć. No właśnie. Dlatego, że amunicja wszędzie się skrywa. I zobaczcie na te ścienne jakieś, nie wiem, malowidła. Chciałam powiedzieć freski, no ale to trochę nie bardzo. I te dźwięki w tle. Kocham klimat tego poziomu. Nawet łącznie z tymi wszelkimi pułapkami na początku, aż mam ciary. To jest właśnie stary, dobry Tomb Raider. Kocham takie klimaty już. Dobra, tutaj warto zrobić zapis. I aha, już widzę pieska. Widzicie? Sobie leży tutaj jeden. I czy on tutaj przybiegnie? Nie. Kurde, chcę go wywabić, żeby nie musieć, wiecie,
Ała. Wydaje mi się, że był tu jeszcze gdzieś trzeci piesek. Tak, tutaj widzimy złotą maskę. Ale najpierw biedne pieski trzeba utłuc. Dlatego, że jak podniesiemy maskę, to ruszą się te postacie tam stojące, te duchy. A jako, że oni są przyjaźni, tak jak mnisi w dwójce, no to po prostu nie chcemy się z nimi strzelać, to oczywiste. Tylko, że nie pamiętam, gdzie jest trzecie zwierzątko, tu jest. Tak słodko sobie śpi. No ale dobra. Jak oni się wszyscy obudzą, jak Lara podniesie maskę, to wiecie, zrobi się nieciekawie i tyle. Więc podnosimy. Ach, te dźwięki. No i mówiłam. Ożyli i nawet nie są już duchami. Tak stali się cieleśni. I to jest maska Tornarsuka. Cokolwiek to jest. Wygląda... no, okazale, muszę przyznać. Wreszcie nam się tytuł dodatku wyjaśnił, prawda? Myślę, że sobie nawet na górze gdzieś można spokojnie zapisać. I wiecie co? Taki przyjemny motyw. Tak w miarę spokojnie zrobiliśmy coś wielkiego. To myślę, że to jest dobra okazja, by zakończyć takim triumfem ten odcinek, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.